Czy pamiętacie jeszcze Kevina samego w domu? Nie, nie tego Kevina samego w domu, no tego też nie i Alexa w sumie też nie. Tego ikonicznego, prawilnego Kevina samego w domu, który każdy dobry ziomal oglądał te 3 tygodnie temu. Jego sequel pewnie też pamiętacie, Kevin sam w Nowym Jorku. To są już tak kultowe filmy, że chyba każdy bardzo dobrze je zna. Jednak czy nie zastanawiało was kiedykolwiek, co by się stało, gdyby Kevin wydarzył się w naprawdę? W realnym świecie. Co by się stało, gdyby ktoś faktycznie został sam w domu, ewentualnie wyjechał na egzotyczne wakacje i został wówczas zaatakowany przez 2 oprychów. Albo jednego, albo może nawet więcej. No nie wiem, pomysłów czy teorii jest dość wiele, a jedną z takowych koncepcji z mocnym przymrużeniem oka pokazuje ta gra. First to Fate. Dzisiaj w ramach pewnego urozmaicenia do tych bardzo wielu filmów o FNAF-ie, które także wrócą już po tym filmie, przyjrzymy się właśnie temu horrorowi, który jest głupi jak but, ale za to jest przy okazji bardzo słodki. Bowiem przed nami jedna historia o 14-latku, który został sam w domu tylko po to, by poznać gościa, który się włamuje do tego domu, a także o pewnej dziewczynie, która w trakcie drogi do domu musiała zahaczyć o pewien osobliwy hotel, gdzie wydarzyło się coś, czego zapewne nigdy nie zapomnę. Cześć, ja jestem Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym przyjrzymy się 2 pierwszym chapterom First to Fate, czyli właśnie indykowej, dziwnej, średniej gry horrorkowej, która ma swój urok i myślę, że ciekawie będzie to przedstawić z przymrużeniem oka. I tak totalnie bez beki, analogicznie do 2 pierwszych prawilnych, prawdziwych Kevinów, historie te mają całkiem sporo wspólnego. Kolejne filmy z FNAF-a Security Breach wracają na dniach, zatem spokojnie, nie martwcie się, seria ta będzie kontynuowana. Nie zaczniemy, strzel koniecznie kciuka w górę pod film, a także staw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo wtedy ogląda się filmy dużo, dużo lepiej. Tymczasem, moi drodzy, już nie przedłużam, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść historią rodem z Kevina samego w domu, tylko że w bardziej realnym świecie. Zatem chapter pierwszy First to Fate nosi nazwę Home Alone, czyli że jakby ktoś to przetłumaczył na polski, wyszłoby z całą pewnością Kevin sam w domu, a raczej Miles sam w domu. Druga zaś to Norwood Hitchhike, czyli autostopem przez Dolinkę Norwood, czy coś takiego? Nie chcę publikować tego na Reddicie, żeby nikt nie nazwał tego fikcją. Nawet nie wiem, gdzie zacząć. Wybaczcie mi brak dobrych umiejętności w opowiadaniu historii. Myślę, że po prostu zacznę. To był środek lata. Moi rodzice wyjechali na weekend z powodu służbowej podróży. To znaczy, że przez weekend byłem sam. Do tego myślę, że muszę wspomnieć, iż mój harmonogram snu w tamtym czasie był trochę naruszony. Mogłem pójść spać i obudzić się o praktycznie każdej porze dnia, chociaż planowałem to naprawić. I oto jest główny bohater tej produkcji, czyli niejaki Miles. Nie, nie ten Miles, ani też nie ten Miles prawdopodobnie, a ten Miles, którego wizerunku nie będzie dane nam zobaczyć. Niemniej spędzimy z nim około 10 minut. Tak więc pokrótce, chłop ma 14 lat, jest sam w domu na weekend, a przed nim stoi wstrząsająca przygoda, której absolutnie nikt nie chciałby przeżyć. Dom Milesa, jak wnioskuję, znajduje się gdzieś na przedmieściach, prawdopodobnie amerykańskich, a obecnie jest około 8 wieczorem. Ziom wychodzi ze swojego pokoju, kiedy pisze do niego mama, twierdząc, że wraz z ojcem wrócą w niedzielny wieczór. Niemniej on wówczas stwierdza, że przecież ma 14 lat i sobie poradzi. W międzyczasie prowadzi również konwersację ze swoim ziomeczkiem, niejakim Masonem Oliverem, którego zaprasza do siebie na noc, żeby pograli w Mario Kart. Niestety nie wszystko może być tak piękne, bowiem chwilę później Miles wygląda przez okno tylko po to, by dostrzec nieznajomego mężczyzny, który właśnie przygląda się bacznie jego domu, jednak po chwili odchodzi. Zatem Miles ignoruje to i schodzi na dół w celu odgrzania pysznego jedzonka, które przygotowała mu jego mama. Następnie siada przed telewizorem i już wtedy coś zaczyna iść w nie w tą stronę, co trzeba, i to z kilku frontów. Po chwili zasypia, natomiast gdy się budzi, Oliver pisze do niego, że nie może dzisiaj przyjść. Coś mu wypadło, zatem nasz bohater niewzruszony siada, by odrobić pracę domową z chemii,
Oczywiście mimo faktu, że jest środek lata, a ten powinien mieć wakacje, niemniej pamiętajcie, Ameryka to nie Polska, a Miles być może mieszka w takim stanie, że jeszcze tych wakacji nie ma. Dajmy chłopakowi żyć. Pracę nową skończył niemal 40 minut po północy, zatem prędko położył się spać. Niemniej obudził się zaledwie pół godziny później i wtedy wszystko trafił szlak. Po powrocie do pokoju z butelką wody mama pisze do Milesa, że ktoś stoi przed frontowymi drzwiami domu, a takową informację ma od sąsiadki. I tak po chwili okazuje się, że naprawdę ktoś tam jest. Łysy zza drzwi. Lecz oczywiście Miles nie jest aż tak głupi i nie otwiera drzwi. No tak. Zatem Miles stara się zamknąć na cztery spusty i schować w jak najbezpieczniejszym miejscu w oczekiwaniu na przyjazd policji, ponieważ właśnie jego mama po nią zadzwoniła. Kiedy Miles schowa się pod łóżkiem, słyszalne jest, że ktoś wybił okno do sypialni rodziców. Także w tej chwili, kiedy Miles opuści swój pokój i spróbuje uciec, ponownie zostanie zaatakowany przez włamywacza. Jednak teraz powinien tylko i wyłącznie czekać na przyjazd policji. Kiedy tak też się staje, włamywacz prawdopodobnie ucieka. Miles otwiera drzwi, gdzie czeka na niego sąsiadka, a wszystko dobiega końca. Happy End. I to był chapter pierwszy Fears to Phaeton. Niemniej, niedawno wyszedł chapter drugi. Zatem, hej, rzućmy okiem na to, co sam prezentuje. I tak jak pierwsza historia dawała jasne przestrogi względem zostawania samemu w domu, tak druga daje przestrogi względem jazdy samochodem samemu w nocy i zostawania samemu w hotelu w nocy. Jakkolwiek to nie brzmi, drugi chapter jest o niebo lepszy od pierwszego. Zatem, hej, rzućmy na to okiem. Głównym bohaterem tutaj jest niegdyś 19-letnia, a obecnie 21-letnia Holly Gertner, która właśnie wraca z jednego z konwentów growych, na które bardzo kocha jeździć, a właśnie ma za sobą około 12-godzinną podróż. W trakcie drogi zauważa przed sobą okropny korek, zatem postanawia pojechać okrężną trasą i po przejechaniu około połowy drogi kończy się jej paliwo, zatem ta zjeżdża na pobocze do położonej nieopodal stacji benzynowej. W trakcie rozmowy z kasjerem ten opowiada jej o miejscowym micie, mówiącym, iż każda osoba, która przejeżdża przez most, do którego właśnie kieruje się Holly, tajemniczo znika. A co takiego miało się z nimi stać? Otóż ludzie ci mieli zostać zaatakowani przez mroczne potwory z Doliny Norwood, które miały rozerwać ich na strzępy, a następnie to, co z nich pozostało, zawiesić do góry nogami na drzewach. Przed wyjściem ze stacji sprzedawca jeszcze raz upomina Holly i każe jej za wszelką cenę nie zatrzymywać się dla kobiety ubranej w białą lub niebieską suknię, próbującą złapać stopa. Ponieważ ma być to mściwy duch kobiety, która zginęła tutaj w wypadku samochodowym w trakcie drogi z balu maturalnego, która poszukuje zemsty po tym, jak została tutaj wiecie, a także zamordowana. Następnie dodaje, że najlepiej nie zatrzymywać się dla żadnego autostopowicza. Oczywiście ta nic sobie z tego nie robi i jedzie prosto, bo kto bogatemu zabroni. Po trochę dłuższej drodze przejeżdża przez wspomniany most i absolutnie nikt się tego nie spodziewał, ale wówczas zaczynają dziać się mega dziwne rzeczy, począwszy od radia, które zaczyna wariować, jak twój ziom na imprezie. Poza tym nie wiadomo kto, nie wiadomo jak, zagrodził drogę. Po usunięciu kłód z drogi okazuje się, że jej samochód się zepsuł i już więcej się nie uruchamia. Zatem ta próbuje złapać stopa, żeby ktokolwiek jej pomógł. Niemniej, oczywiście nikt się nie zatrzymuje. W końcu nie wiadomo,
kto może czekać za drzwiami, kiedy się zatrzymasz? Jednak po chwili nadjeżdża kolejny samochód, a na pokładzie znajduje się człowiek, którego dziewczyna już bardzo dobrze zna, a raczej nie tak dobrze. Umiarkowanie, ponieważ jest to jeden z klientów na stacji benzynowej, którego spotkała wcześniej tej nocy. Ten oferuje jej podwózkę, zatem dziewczyna pakuje cały swój staw do jego samochodu i rusza z nim dalej. Jak się okazuje, gość ma na imię Jason, a w trakcie całej drogi opowiada o istotach bądź ludziach, którzy celowo zniszczyli jej samochód. Czemu? Nie wiem. 8 minut po północy Jason podrzuca ją pod okoliczny motel, jednocześnie mówiąc, by za każdym razem uważała na ludzi, których tu spotka. Recepcjonista daje jej klucze do pokoju numer 9, a także mówi, by nie budzić gości, by zachowywać się cicho, bo oni mogliby nie przyjąć tego w najlepszy sposób. Recepcjonista mówi także, iż z rana jego ziom zgarnia jej samochód i przywiezie tutaj. Zatem dziewczyna przychodzi do swojego pokoju, który zdaje się być jeszcze na nią niegotowy, a następnie zostaje zjumpscarowana przez Tommy'ego. Tommy to okoliczny pracownik, który każe jej wyjść, ponieważ jeszcze nie skończył sprzątać jej pokoju. Niedługo później Tommy kończy swoją pracę, a dziewczyna wreszcie może pójść spać. Jednak budzi się kilka godzin później, by zauważyć nieznajomego, który spogląda na nią przez okno, a następnie odchodzi. Wówczas dziewczyna, jakby nigdy, kurde, nic, wychodzi z pokoju, żeby kupić sobie trochę kawy. W trakcie interakcji z automatem wciśnij F, aby złożyć hołd. Holly zaczyna kręcić się w głowie, zatem szybko idzie do swojego pokoju, gdzie mdleje, a budzi się około godziny 3. Wówczas słyszy dość podejrzane dźwięki, a następnie słyszy pukanie do drzwi. Za drzwiami okazuje się być Joe, czyli recepcjonista, twierdząc, że z jej pokoju dobiegały podejrzane dźwięki, które obudziły całą resztę gości. Joe zwraca także uwagę na dziwnie czerwone oczy dziewczyny, a ta wspomina, iż ktoś musiał majstrować przy automacie do kawy. Wtedy Joe stwierdza, że żadnego automatu do kawy tutaj przecież nie ma. Co chwilę później również udowadnia, a to prowadzi mnie do konkluzji, że ktoś tutaj prawdopodobnie założył ten automat, a potem go gdzieś zabrał, żeby odurzyć gości, przynajmniej niektórych. Wkrótce później Holly kładzie się do łóżka, jednak znowu zostaje obudzona przez człowieka, który tym razem dobija się do środka. Próbuje nawiązać z nim dialog, jednak ten nie chce powiedzieć nic a nic o sobie, tylko po chwili stara się wyłamać drzwi. Zatem Holly ucieka, chowa się w szafie, a gość zaczyna przeszukiwać jej pokój w jej poszukiwaniu. Wówczas zjawia się Joe, który ratuje sytuację. I wtedy ma miejsce happy end. Jak się okazuje w szafie przebywał drugi przestępca, który wywoływał dziwne dźwięki. A oboje byli kimś w rodzaju szajki i ich celem było porwanie. Happy end, wszystko dobiega końca, brawo. I dokładnie w ten sposób mógłby wyglądać Kevin sam w Nowym Jorku, tylko że w sytuacji, gdyby pomylił samoloty i wybrał się do Doliny Norwood. W takiej sytuacji raczej byłby bez szans, a wszystko zakończyłoby się dużo, dużo gorzej. Ale przecież mamy te dwa Keviny, a resztę nie liczymy, bo są słabe, które mamy, kochamy i uwielbiamy. No i tak, moi drodzy, to już byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Co do kolejnych epizodów First to Fatum, jeszcze ma powstać chyba 3, ale nie jestem pewien. Jeżeli już takowe się pojawią, no to z pewnością nagram kolejne materiały, bo... Chociaż to są dosyć głupie produkcje, to i tak mają taki swój mały urok. Jeżeli podejdzie się do tego z wyłączonym mózgiem, to idzie faktycznie co nieco z nich wyciągnąć. Takiej rozgrywki. Rozrywki. Taką, jak mam nadzieję, że też wyciągnęliście z tego materiału, w którym z przymrużeniem oka przyglądaliśmy się właśnie tym dwóm historiom. W kolejnych odcinkach prawdopodobnie wracamy do FNAF-a. Chciałem zrobić takie malutkie urozmaicenie. Mam nadzieję, że przypadło ono wam do gustu. Jak tak, to strzel pod tym filmem kciuka w górę, także zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy. Marzy mi się 150 koła do moich urodzin 19 kwietnia, a myślę, że jesteśmy na dobrej drodze i być może nawet nam się uda. Zatem jeśli chcesz pomóc, to mordo, wiesz co robić. Zapraszam cię poza tym do obejrzenia moich poprzednich filmów, wyczekiwania też tych następnych, a także do wpadania na mojego Discorda, Instagrama i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie. Tymczasem, moi drodzy, to już tyle na dzisiaj, do usłyszenia wkrótce, na przestrzeni najbliższych kilku dni. Trzymajcie się ciepło, mówi do was Mondar, cześć!